Szczerze mówiąc, ten przeciwnik nie był wymagający, tak? Myślę, że to nie jest, żeby tam jakoś wielce się rozgadywać na temat tego meczu, bo myślałem, że troszeczkę lepiej ta reprezentacja gra. To też pokazuje, na jakim poziomie jest polska siatkówka, czy klubowa, czy reprezentacyjna, bo tu była duża różnica, jeżeli chodzi o... Ale fajny, przydatny sparring, wszyscy pograli. Cieszę się, że Dejan, Max już są w pełni zdrowia. Ostry dzisiaj pierwszy raz już skakał w pełni, także można powiedzieć, że jesteśmy wszyscy zdrowi. Mam nadzieję, że z formą również. W sumie szczęście w nieszczęściu, że się tak złożyło, że ta przerwa akurat jest teraz, kiedy my złapaliśmy tę kontuzję. Mam nadzieję, że już nas nic nie będzie dopadać i że chłopcy złapią formę, bo na pewno ta gra, którą dzisiaj graliśmy, to jeszcze nie jest ta gra, którą oczekuję na meczu z Olsztynem, ale nie ma co ukrywać, że zaangażowanie było duże. Trochę brakowało, może i ten okres noworoczny nas wybił z rytmu. No, fajny, przydatny sparing, wszyscy pograli. I taki był w sumie cel. Gotowi do grania. Dejan zagrał 3 sety, Max 2. Normalnie wszystko robili tak jak należy. Może nie było to jeszcze na takim poziomie jak powinni, ale najważniejsze, że żaden ból się nie odzywał. Tak samo z Ostrym. Też mówił, że nic nie czuł. Więc to jest najważniejsze. Na pewno nie jest chlubą to, że przegraliśmy seta. Uważam, że nie powinniśmy przegrać tego seta, no ale to już trudno. Mecz wygrany, co prawda wynik nie ma znaczenia, ale pomimo tego, że się gra i gra się, to powinniśmy wygrać to 4-0, no ale trudno, nie ma znaczenia. Zagraliśmy, byliśmy umówieni na 4 sety, zagraliśmy 4 sety, wszyscy pograli i jesteśmy z tego zadowoleni.